Witajcie, kochani. Dzisiaj zaczęliśmy składać szafki do kuchni, do majstra. Majster pojechał po potrzebne rzeczy, które będą nam potrzebne do malowania kuchni, a my w międzyczasie będziemy składać kuchnię, żebyśmy nie tracili czasu, że wiadomo, że nie skończymy przed świętami, ale zrobimy jak najwięcej się da. Więc my się zabieramy za składanie szafek, będziemy później je przewozić na przyczepie spięte pasami. Także do roboty! Herbatkę masz już? Mam herbatkę, mam śrubokręt, mam kocyk, na którym będę klęczeć z Łukaszkiem, bo Łukaszek będzie mi pomagał. No i działamy, tak? Jest choinka, jest klimacik, można działać. Single frame and invite us to relive it with all of the joy and experience and none of the suffering. Like a wind turbine converts the wind's kinetic energy into electrical power. The songwriter has an ability to convert the emotional experience, the human experience, however transitory, and convert it into redeeming beauty long after the pain has passed. I tak to, moi drodzy, wygląda nasza mała manufakturka mebli, niczym w pracowni u świętego Mikołaja. Elfy, znaczy się jeden kudłaty. Nie wszedł cały do swojego legowiska, tylko tak do połowy. Patrzy, że niby tak se leży, nie? Ale on patrzy i obserwuje, czy czasem tutaj nie ma jakiejś fuszerki. Tak. Główny inżynier tutaj budownictwa składa, akurat teraz nagrywa, a ja na sam koniec, jak widzicie, przybijam nasze tyły profesjonalnym młotkiem. Żenada. Majster, a nawet młotka w domu nie ma, bo cały sprzęt jest na budowie. Chyba będę musiał sobie takiego home kita sprawić. Wiecie, jakiś podstawowy śrubokręt, młotek i jakieś kombinatorki, bo naprawdę w domu nic nie mam i taka trochę lipa. Ale nie poddajemy się, składamy te meble dalej. Kipowa! Super.
Co ty tu w salonie żeś odwaliła? Ja nic. Empik. Co tutaj się dzieje? Co wy tutaj... Co ty tu odwalasz? Jakieś wkrętarki? Tworzymy nowe święta. No, one święta będą wyglądały właśnie tak. Będziemy montować szafeczki. I to jest fajne, bo ja lubię. Ale my już mamy szafeczki. No, o, tam są. Majstra? No. A uronisz rąbka tajemnicy? Co to jest? Bodbin. Kuchnia Bodbin w kolorze szarym. Tutaj widać. Tak, trochę widać. Tu już jedna szafa ułożona. Powiem wam, że te szafki, same korpusy są lekkie, ale jak się dorzuci szuflad, tu jest akurat raz, dwa, trzy, cztery szuflady, to jest takie ciężkie, że po prostu masakra. Misio ma radochę, bo ma co gryźć te pudła. On służy nam jako ekologiczna niszczarka do kartonów. O, proszę, narożna karuzela już też poskładana. Zresztą to są, tutaj możecie zobaczyć, to są wszystkie szafki, które będą w kuchni u majstra. Tak więc w porównaniu z tym, co to było, jak my naszą kuchnię montowaliśmy, to nie ma tego zbyt wiele. Ta jedna wielka tam, co ją widzicie, to jest jedyna wisząca szafka. A tutaj majster z dzióbkiem skręca szafkę pod piekarnik. I plan jest taki, że skręcamy to tutaj, bo w domu, w mieszkaniu normalnie w świecie nie ma miejsca na to, żeby to skręcać. Później zostanie to wsadzone na przyczepę i przewiezione. A poza tym szkoda czasu, bo teraz tam coś innego robimy, a w międzyczasie jak już jesteśmy wieczorem w domu i możemy sobie coś obejrzeć, to w międzyczasie składamy sobie szafki, one sobie tu będą stałe, a jak już będzie podłoga, to wrzucamy meble i będzie gotowa. Tak to byśmy czekali i to by tak zeszło. A to się tak szybko nie składa, więc zawsze w wolnej chwili można sobie to zrobić. Dokładnie. Ale tutaj kolejny news. Pamiętacie, jak byliśmy w Decathlonie, sprawdzaliśmy rowery, znaczy to jest ten, co to jest? A w gymnik? Nie. Orbitrek. Proszę bardzo. Potwierdzenie doszedł, żeśmy go z dzióbkiem złożyli, bo przyszedł w pudełku dwa tygodnie temu, nie było czasu, ale wczoraj akurat mieliśmy chwilę i go żeśmy złożyli. Proszę tutaj z kamerą na mnie. Także witam serdecznie. Słuchajcie, jeszcze takiej po prostu instrukcji obsługi idealnej, jak miał ten sprzęt, to po prostu nie widziałem. Była tak czytelna, wszystkie śrubki były w takim jakby zalaminowanym pudełku i podzielone na sekcje A, B, C, D i na instrukcji tak samo od pierwszego tam do dziesiątego kroku było napisane, że w pierwszym kroku weź zasobnik z śrubkę z oznaczeniem A, w drugim z oznaczeniem B, także śrubki nie były wymieszane, każda śrubka była osobno zalaminowana, więc po prostu no w chwilę to żeśmy skręcili. Ciężkie to jest strasznie, powiem wam, że naprawdę ciężkie, jak żeśmy to z pudła wyciągali, to ciężko było, bo tutaj ten cały mechanizm jest w ogóle prądnica, bo zasilacz działa na prąd, ale nie trzeba tego podłączać do gniazdka, tylko jeżdżąc na tym, on się uruchamia. Ale patrzcie, jaki to ma myk. To ma takie kółka, nie? I teraz to wystarczy lekko przechylić, żeby te kółka sobie wjechały. I patrzcie, to się jedną ręką po prostu da radę przesuwać, gdzie się chce. Później się stawia. Nie trzeba tutaj się zapierać, że to gdzieś pojedzie i tak dalej. I naprawdę fajna sprawa. Docelowo, jak się już majster od nas wyprowadzi, to tam, gdzie on teraz mieszka, będziemy robić sobie właśnie miejsce na takie rzeczy, bo mamy ten rowerek, znaczy nadrzędnik. Orbitrek. Ale tam jeszcze jakiś sprzęt mamy, może majster nam trochę pożyczy. To sobie zrobimy tam taką siłownię, żeby ten pokój pusty nie stał, a też żeby to nie stało w salonie, ale zobaczcie, że jest bajera, to tutaj ma jeszcze w rączkach możliwość zmieniania obciążenia, nie? I działa to naprawdę bardzo fajnie. Ponoć to jest symulator jazdy na nartach biegowych. Odejdź.
ale naprawdę bardzo fajnie to działa. O wiele lepiej niż rowerek, to czuć jak tutaj łuda pracują. No to co, będziemy między świętami, wiecie jak to będzie wyglądać. O, pan inwestor Zernik sobie jeździ, tutaj sobie zainstaluje talerz z karpikiem albo z jakimiś tymi ciastami i będę tak. To będzie takie legalne jedzenie dobroci. Tu będę jadł lody, a tu będę je spalał, nie? Także nie ma problemu na święta. Wszystko jest pod kontrolą. A Teodor jeszcze się chciał pochwalić i mu nie dałeś. Teodor, co dostałeś ostatnio? Pokaż, co dostałeś ostatnio. Co on dostał? No a ten, jego puszorek. Teraz jest jak prawdziwy policyjny pies. Bo z racji tego, że teraz już nie można zwierząt ponoć na kolczatkach prowadzić, a zresztą on strasznie, znaczy nie lubił. No to nie było za fajne tę kolczatkę mu zakładać, bo ona go nie bolała, ale się mu tu w futro wgniatała. No to patrzcie, dziubek mu coś takiego zakupiła, teraz wygląda jak prawdziwy pies policyjny. K9, ja na niego mówię kapitan Kasztan i zawsze jak idziemy na spacer, to dostaję puszorek, mówię kapitan Kasztan, chodź. Proszę, a tak się to ściąga, także wystarczy to spiąć przez łeb i znowu pies cywil. Proszę zobaczyć, późno w nocy, a my nie śpimy, tylko... Składamy szafki, tak nie skończyliśmy wszystkich. Jeszcze nam została witrynka, no ale to szkoda, żebyśmy ją przewozili ze szklanymi drzwiami. I tam dwie szuflady, ale to sobie już na remoncie zrobimy. I tutaj to trzeba też będzie rozkręcić. Tak, to musimy to odkręcić, bo nam się nie zmieści w przejściu, więc to musimy sobie odkręcić, więc już też nie montowaliśmy tych szafek. No ale tak to wszystko praktycznie jest złożone. No tutaj trzeba wstawić jeszcze piekarnik, zrobić tutaj blendę i szafki będą już gotowe. No i no, trzeba je powiesić na szynach, wiadomo, tam wszystko na nóżkach postawić, zrobić cokoły, ale będzie we wtorek, myślę, że powinno, wtorek, środa. No przed Wigilią powinniśmy skończyć. Jutro przewozimy. Witam wszystkich w następnym dniu. Dzisiaj w oczekiwaniu przed przesyłką z podkładem zajmujemy się wykończeniówką. Już powoli się wykończeniamy. Majster pomalował lakierem tamten parapet w pokoiku, śmierdzi w całym domu, okna rozszczelnione. Proszę zobaczyć, wjechała kratka wentylacyjna, już zamontowana. I teraz będziemy przechodzić do malowania ściany w turkusie. Proszę zobaczyć, ładny turkus? Nie, to kolor z naszej kuchni, natomiast musimy sobie zrobić tutaj takie fajne odcięcie, żeby było na ostro przejścia między dwoma kolorami, tu będzie turkus, a tu szary i naklejamy taśmę, żeby nam nic nie podciekło z turkusu, trzeba by zastosować akryl, ale akryl jest biały, więc po zerwaniu tego byście mieli taką białą kreskę pomiędzy turkusem a szarym, dlatego w takich przypadkach najlepiej właśnie zastosować metodę z podmalowaniem farbą. Taką, jaka jest na tej ścianie. I wtedy farba, która miałaby podciec, podcieknie koloru tego wcześniejszego, a nasz turkus już się wtedy ładnie odetnie na ostro. Tak więc dwie metody na akryl i na farbę, obydwie są dobre, obydwie rekomenduję, aczkolwiek moim zdaniem akryl jest trochę szybszy, bo można od razu malować, a tą farbę trzeba poczekać aż to wyschnie. No tam nie za dużo, z 10 minut, 15 już można malować. Aczkolwiek ta metoda sprawdzi się na pewno w momencie, kiedy odcinamy dwa kolory, a akryl przy odcięciach z sufitem, no bo akryl biały, nie? Niby on tam zżółknie po jakimś czasie, ale uwierzcie mi, takiej kreski to nie zobaczycie. Dobrze, moi drodzy, do gry wchodzi... Jaki to kolor? Jakiś okres. Turkusowy zawodnik. Pełni. Został już... Wodę Pacyfiku.
został już wymieszany, rozcieńczony, taka puszeczka, proszę dla tych, którzy by chcieli wiedzieć, cóż to za kolor, o, podaję, wody Pacyfiku. Tutaj mamy 2,5 litra, niby na 35 metrów kwadratowych, aczkolwiek powiem wam, że to nie jest miarodajne, wszystko zależy od podłoża i tak dalej, i tak dalej. Majster to już nam ładnie miesza, cała zawartość puszki została już wcześniej wstrząśnięta, wymieszana i przelana. Mówię, rozcieńczamy to ze szklanką wody, lepiej się wtedy faktura rozchodzi na... Filiżan? Z filiżanką, no, z filiżanką. Lepiej faktura później wychodzi na ścianie, nie ma takiego mocnego baranka. I teraz tak, no tutaj mamy nasze odcięcie. Kurtynę żeśmy przykleili sobie wokół naszego sufitu, żeby się czasami nikomu nie wyjechało. No i tutaj też zabezpieczona taśma, jak i też zabezpieczone drzwi do toalety. Sheriff ma tą kwarantannę, bo właśnie z dworu wrócił i jest cały mokry, bo pada deszcz w grudniu. I chce wyjść. A tutaj już na biało pomalowane. A widzi, że się nagrywa, więc aktor... Aktor, masz swoje 5 minut. Ready. Ach, nie chcę mi się z wami gadać. Mówię wam. Tak więc przechodzimy do malunków. Majster będzie maczał wszystkie nowe wałki mamy pod ten kolorek. W zasadzie to chyba tylko pod ten kolorek, ewentualnie pod szarość. Później by mogło pójść, że chyba białym już nie byśmy nie pomalowali. Ładny kolor, taki żywy. Zapewne będą zdania podzielone. Część osób będzie szalała za tym, a część powie, że to jest w ogóle przesada. Ale od kiedy pamiętam, majster zawsze sobie marzył, żeby mieć taki kolor w domu. I teraz to marzenie się ziszcza. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie jak ta lala. Znowu z agregatu nie malujemy, bo tu za dużo obklejania by było. Już trzeba sobie zdać sprawę, że faktycznie no, gdzie można, to można, gdzie no, łatwiej i szybciej wałkiem, no to walimy wałkiem. A wałkiem i tak ładnie też wychodzi. Aczkolwiek powiem wam, że agregaty to jest przyszłość, przynajmniej jeśli mieszkanie jest do pomalowania tylko na biało, no to świetna sprawa, ja naprawdę polecam. Żeby każdy się... Kolor też, ale musisz... No kolor też, tylko chodzi o to, że jest więcej roboty przy tym, żeby to poobklejać, zabezpieczać. No ale malowanie agregatem jednak no, przebija, deklasuje malowanie pędzlem i wałkiem w 100%. Zobaczcie, jak ładnie kryje. Intensywny dosyć kolor. Tutaj akurat jedziemy sobie standardowo, czyli najpierw robimy sobie obwódkę, góra, dół i później polecimy po całości z wałka. W tym przypadku maksymalnie dwie warstwy wystarczą. Te akurat jak wszędzie. No wszędzie w zasadzie, no bo bondeksem tak samo po dwóch warstwach. On niby na pierwszą warstwę przebijał, ale druga wystarczyła. Także słuchajcie, moim zdaniem skromnym, teraz te wszystkie farby są bardzo podobne, przede wszystkim cenowo i kryciem tak samo, tak więc po prostu teraz jedynie na co patrzeć podczas wyboru farby, przynajmniej tych kolorowych, to na kolor, który wam się bardziej podoba, bo tych odcieni jest po prostu multum, więc można sobie wybrać, już nie trzeba dobierać pigmencików i robić na oko. Tak więc malujemy sobie ścianę w turkus. I już.
Zaraz się okaże, czy to nasze obklejanie to w ogóle na coś się zdało, czy psu na budę, czy w ogóle jest sens, czy nie ma sensu. Zrywam. Drugi raz pomalowane, farba właśnie schnie. Zalecam wszystkim w tym momencie sobie pozrywać tutaj taśmy, nie czekać aż ta farba przyłapie, bo później może się wam po prostu ta taśma rwać. Nie tyle co farba, tyle co, no, powiedzmy akceptowalnie, tutaj w jednym miejscu troszeczkę nam podpłynęło do poprawki, ale ogólnie po ostrości, nie wiem czemu tutaj kurczę. Ile mi było ładnie? Może być. No akceptowalnie, akrylem jak wetrzecie to wchodzi wszędzie, no może tutaj słabiej taśma była, no nie wiem, nie będę tutaj teraz dochodził, tu w tym miejscu trzeba będzie poprawić. Ale to trzeba zerwać, bo później mówię, farba wam będzie przyschnie i taśma będzie się wam odrywać, a nie będzie schodzić po całości. Tak więc lepiej to sobie od razu zrobić. Proszę bardzo, tutaj było akrylem zrobione, widzicie, że idzie ostro? Tak więc no, ja jestem akurat zwolennikiem tego drugiego, aczkolwiek wiecie, z farbą też jak się ktoś przyłoży, to wyjdzie ładnie. Odkleimy sobie i zobaczycie, jak to wygląda. No i zobaczcie, jak wygląda ściana już po wyschnięciu. Zrównoważyło się to wszystko. Farba zciemniała. Na samym początku była taka bardziej wpadająca w niebieski i była jej bardziej jaskrawa, w momencie kiedy już zdążyło to wyschnąć jest bardziej stonowana, nie nazwałbym tego niebieskim, bo to jest cały czas turkus, ale jest na pewno taka zgaszona. No i jak widzicie na załączonym obrazku chyba wyszło akceptowalnie, jak dla majstra picobello.